Halo, halo! Z tej strony Prezes Zero i witam was, moi kochani widzowie, po kolejnej dłuższej przerwie na moim kanale. Jak sami zauważyliście, nie było odcinków, no nie było nawet kanału. Gdzieś tam zginął, ktoś usunął go, zbanował. Jedni widzowie wpisywali w Google, to okazało się, że kanał został zbanowany. Inni w ogóle nie mogli znaleźć, a trzeci widzieli jakiegoś lewa, na którym siedział Rusek i gadał o kryptowalutach. O tym wszystkim, co to się stało, jak z tego wybrnąłem, dlaczego ponownie mój kanał istnieje. Dobrze, że istnieje. No, God! Wszystkiego dowiedzieli się oglądając odcinek informacyjny. Gdzieś tutaj postaram się w prawym górnym rogu w jakiejś karcie zakładce wrzucić link na YouTubie oraz w opisie na pewno będzie informacja na ten temat, jak i link do nowego kanału, czy ten kanał już istnieje od początku tego kanału. Tylko po prostu chciałbym, żebyście tam zostawiali subskrypcję z dzwoneczkiem, bo jakby tu coś się stało na tym kanale, to na tamtym kanale będzie najnowsza informacja zawsze i wszędzie na temat tego kanału, jak i mojego życia, moddingu i wszystkiego. Także zapraszam do subskrypcji, oglądania tamtego odcinka i lecimy teraz z tym odcineczkiem. Mianowicie, witam was w Farmingu 15, starym jak świat farmingu, który ma już 6 lat to ja siedzę w tym farmingu. Tak, no już nie będę już liczył, ile on ma lat i w ogóle, sami dobrze wiecie. Dlaczego znów w tym farmingu siedzę? Otóż napisał do mnie widz, czy nie poprawię mojej modyfikacji, którą wydałem właśnie 6 lat temu. Jeszcze za czasów całkiem innej nazwy, bla bla bla, i tam nawet nie ma co się przyznawać i pisać. No i dobra, stwierdziłem, że znajdę tam czas, jakiś wieczorek, dwa wieczorki poświęciłem, modyfikację od początku wyczyściłem, wszystkie animacje usunąłem, dodałem nowe animacje, poprawiłem stare błędy, problemy, syf z logo Fest usunąłem, jest czyściutka modyfikacja, ta co widzicie na miniaturce, jak i w tytule. Zaraz ją wam przedstawię, ale zanim przejdę do niej, to jeszcze informacja taka, w karcie społeczności... Wiadomo, kto się obejrzy, będzie oglądał ten odcinek za miesiąc, to już będzie inny post najnowszy. Ale tam, gdzie są 5 zdjęć z Farminga 15, na pierwszym zdjęciu jest Ursu914 Finn z blondynką. W tym poście jest informacja, czy chcielibyście, bym zaczął serię. Jeżeli no, stali widzowie pamiętają, że kiedyś 4 lata temu, 5 lat temu nagrywałem serię na YouTube'a z Farminga 15, z tej mapy właśnie z Podkarpacia, tylko jeszcze tamta mapa była troszeczkę inaczej wyglądała niż ta wersja, co jest teraz. Także jak będziecie chcieli taką serię, bym wrócił do tego, ponagrywał kilka odcinków, powspominał, pokazał co i jak kiedyś to było. Także napiszcie tam komentarz, jak uważacie, co myślicie. Przeczytajcie ten opis, post znaczy. No, dajcie kciuka w górę i lecimy z tym tematem. Także witam was na poradniku... Surprise, motherfucker! Witam was w modpaku V1 mojego autorstwa na Podkarpaciu V1.1 do Farminga 15. Ale nie zajmujemy się dziś po modpakiem, tylko przechodzimy do sklepu. Mianowicie w kategorii modyfikacje ciągniki znajduje się wspaniały Ursus 1634, którego wydałem kiedyś tam hen czasów wstecz. No i tak jak mówiłem, że jest czyściutki, żadnych błędów nie ma, tak i wam teraz pokażę, że jest czyściutki. I jak sami widzicie, jest tylko jedna linijeczka, że się modyfikacja wczytała. Ok. No i teraz co, możemy przejść właśnie do tej modyfikacji. To jest właśnie ten Ursus, na prośbę oczywiście widza, zrobiony. Ale to nie tak, że on ma tylko tuz i to jedną maskę i na tym się kończy. A mianowicie nie, chociaż... No przewiecie, że w tym farmingu nie ma konfiguracji, no ale ja oczywiście wszystko wymyślę i wszystko zrobię. Także na podejście co znajdujemy się, no oczywiście na panel IC. Tu nie ma jakichś wybitnych animacji, tak jak w powiedzmy 60. Tej co wydałem do 15, bo ta co jest do 19 robiona, cała ta paczka to jest od maja, jest cały czas leży na dysku nieruszona. Także będę musiał się do tego w końcu przyłożyć któregoś dnia i zrobić. No ale tam jest co innego i tu jest co innego, tu były inne czasy. No i teraz te czasy znów powróciły. Prawy shift, no i możemy zmienić sobie tuz na obciążniki, obciążniki na tuz. Ewentualnie możemy to całkiem usunąć i wtedy zakładamy konsolę. O, tu się maska akurat zmieniła, to już zdradziłem wam kolejny sekret. Także mamy dwie maski do wyboru, a tu mamy konsolę. Także jak założymy konsolę, to ten obciążnik przedni możemy zwalić. No i po założeniu coś takiego się sobie, ale to wystarczy, że tylko klikniemy w tym miejscu.
i sobie już od razu automatycznie to zmienimy. Mi się osobiście podoba konfiguracja tejże maszyny, tak jak była w oryginale, czyli w ten sposób, bez konsoli, ale na prośbę oczywiście widzę, jak no przewidzicie, zrobiłem i tak, i tak. To na podejście z tej strony na razie będzie wszystko. Oczywiście z tej strony mamy standardowo drzwi z animacją o klamki, otwieranie, jak i zamykanie. Idziemy sobie dalej z tyłu. Praktycznie to, co jest w większości moich modyfikacji, tylko ciut bardziej jest ubogie. Oczywiście belka, bolec, regulowane zaczep tylni. Oczywiście śruba zakładana i to jest na razie wszystko. Znaczy na razie, no tak, to już jest wszystko. Z tej strony oczywiście standardowo, znowu, ponownie drzwi. I tylko drzwi. A z tej strony pompka. Jak widzicie. No i to będzie wszystko. Teraz można wsiąść do pojazdu. Odpalić na, odpalam oczywiście na klawisz Y jak Yeti. Y, czy tam jak to tam zwał. Standardowo animacja jak to u mnie. Animacja wskazówki, która drga na wolnych obrotach. Czy ona powinna teraz być mniej więcej między 5 a 10? No ale tak, animacja moja, którą kiedyś zrobiłem, tak działa, więc żebyście się nie przyczepili, że to źle działa. Po prostu tak kiedyś było. Wskazów, kontrolka ładowania, która po ruszeniu zniknie. Oczywiście hamulec też na spację, zapomniałem powiedzieć, bo nie ruszymy. Dym oczywiście realistyczny, jak przytrzymamy powiedzmy któryś klawisz do przodu, do tyłu na ręcznym. Widzimy. Ale oczywiście możemy ten dym wyłączyć, jeżeli komuś przeszkadza w tym miejscu. I teraz powiedzmy załączę spację ręczny i już tego dymu nie ma realistycznego. To na tyle. Oczywiście ze środka też mamy otwieranie, zamykanie drzwi. Tu mamy wycieraczkę. Działa to w ten sposób, że wyciera tylko raz, no ale wyciera, najważniejsze. Z tyłu tylnia szyba otwierana na 3 etapy. Pierwszy ileś tam stopni, później jest kolejny ileś stopni. Chyba co 18 stopni to się zmienia. No i oczywiście trzeci etap, ten na full. Szyber dach otwierany. I co tu jeszcze mogę wam pokazać? Błędów oczywiście, tak jak mówiłem, żadnych nie ma. Światła są. Kontrolki też są. Kierunkowskazy również. Oczywiście tam jakiś WOM się kręci. Tu zdziała, animacje biegów. Oczywiście tak zwany skrypt prezesa Ziaro jest jak najbardziej. Tak mi kiedyś pisaliście, tak nazywaliście. Jak opatentowałem właśnie te wszystkie animacje. Czy bujane drzwi na pana IC, bo to była wtedy nowość w tamtych czasach i to do dziś już tak zostało. No i tak właśnie jest. Jeszcze przyjadę się kawałek, pokażę tam właśnie taka animacja, jak widzimy i tu. Na podejście, belka, czy podczepia się, wszystko ok. A, teraz tak pokażę. No i widzimy, że się podnosi. Tak jak mówiłem, animacja, wszystko działa. Ładnie się oczywiście traktor prezentuje. Na prośbę widza wykonana poprawka sprzed 5 czy nawet 6 lat, już dobrze nie pamiętam. Kolega jest zadowolony, jak i ja jestem zadowolony, że pomogłem. No i myślę, że wam też się spodoba i będziecie mieli na czym fajnym grać. Jakaś taka właśnie duża wersja Ursusa mile zawsze widziana jest. Chociaż słyszałem, że dużo ludzi właśnie powraca do tych starych farmingów, więc jak sam raz będziecie mieli na czym grać sobie. Oczywiście loga na szybie nie mogło zabraknąć. Autorstwo jak najbardziej musi być docenione. Przedni tuls oczywiście też działa. Nie ma z nim żadnego problemu. Wszystkie rzeczy... No nie ma żadnego problemu, żeby coś tu nie działało. I oczywiście też pojazd się brudzi. Tu mamy gdzieś błoto na tej właśnie mapie. O, właśnie w tym miejscu jest błoto. I teraz jeszcze wam pokażę, że się brudzi. Napędy oczywiście działają. Blokady. No i
Już mam praktycznie efekt brudzenia widoczny. No i pewnie jeszcze lgnąłem w tym momencie. Coraz bardziej siedzę w ziemi. Zaraz będzie leć kurwa polinkę. No nic, na tym będę musiał jednak zakończyć, że sobie właśnie lgnąłem. Także szybka modyfikacja, poprawka sprzed kilku lat. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Będziecie mieli na czym grać pod jakieś większe maszynki. Zapraszam też na moje inne modyfikacje, inne filmiki, na dwa modpaki, które wydałem do farminga właśnie tego. I jeszcze Z2 bym mógł na pewno właśnie zrobić z takich modyfikacji, które kiedyś wydałem. Teraz bym tylko naniósł kilka poprawek. I na przykład taki Ursus by poleciał w jakimś modpaku z większych maszyn. Na ten odcinek będzie to wszystko. Zapraszam do oglądania innych moich odcinków. Odcineczka z informacją, co się stało z moim kanałem. Będziecie mieli na przyszłość informację, co zrobić, jeżeli u was się coś takiego stanie. Ewentualnie waszego znajomego. Zapraszam do pobierania, oceniania. I jak wszystko będzie ok, no to udostępnij mój kanał, poleć znajomym, subskrybuj, lajkuj, komentuj, udostępniaj. Trzymaj się i cześć!